Jesteśmy już po Mistrzostwach Europy. Klaudia Mitko, złoty medal dla Polski. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Pani Klaudio, jak się w ogóle walczyło? Tak zacznę standardowo. No dzisiaj walczyło mi się naprawdę bardzo dobrze. Pierwszą walkę akurat miałam z Polką i walczyło mi się super, walczyło mi się bardzo luźno. Drugą miałam z reprezentantką Ukrainy, z którą już wcześniej przegrałam, tak? Było to bez kimona, ale w kimonach było mi ją dużo łatwiej było mi ją złapać. Też zmieniłam trochę taktykę na nią, a w finale walczyłam z taką bardzo mocną Rosjanką i też się jej obawiałam na początku, ale złapałam ją w tego trójkąta i na szczęście udało mi się ją odpalić przed czasem. Ja widziałem właśnie, bo wszyscy stali i trzymali, pytałem się, czy wyjdzie ten trójkąt, czy nie wyjdzie. I ktoś tam, przynajmniej pamiętam chyba Piwowarski powiedział, mówi, oj, kobiety są takie zacięte, że naprawdę tam już nie odpuści. No to z pewnością, bo dużo ciężej walczy mi się na zawodach z kobietami niż nawet na treningu z chłopakami, gdzie oni są dużo silniejsi, dużo lepsi technicznie, tym bardziej tutaj te dziewczyny, a tym bardziej Rosjanki. Ukrainki są bardzo silne fizycznie, i są bardzo zacięte, że jak na przykład złapię już nogę, to już po prostu rwą. A proszę powiedzieć, poziom tych zawodów teraz, jak pani ocenia? Pani przed rokiem startowała, tak? Tak, no ja rok temu startowałam na Mistrzostwach Europy, właśnie one odbywały się w Rzymie i tam miałam, akurat nie miałam tej Rosjanki w kategorii, ona jest mistrzynią świata, ale też miałam bardzo mocne dziewczyny. Wydaje mi się, że poziom tych zawodów jest troszeczkę wyższy. Na pewno zawodnicy są lepiej dużo przygotowani, co niektórzy, nie? Do tych zawodów właśnie. Ile pani lat zajmuje się jiu-jitsu? Ja jiu-jitsu zajmuję się 7 lat. To jest taki czas, że już można powiedzmy myśleć o tym, że jest pełnia wiedzy, pełnia jakby możliwości, czy jeszcze jest coś do poprawy? No na pewno nie, bo ciężko w ogóle jest powiedzieć, tak, żeby całe jiu-jitsu poznać, bo to jest bardzo złożony sport. To też zależy od tego, jak się trenuje, nie? Bo jeżeli się tam trenuje 2 razy w tygodniu, czy coś takiego, no to wiadomo, że tych wszystkich technik nie da rady się poznać. Oczywiście nikt nie jest w stanie poznać wszystkich tych technik, tak? Tutaj mi się wydaje, że kluczem, aby wygrać walkę po prostu w grapplingu, czy tam w jiu-jitsu, jest, aby po prostu ułożyć sobie konkretny plan na walkę. Tam jakieś konkretne akcje, które wynikają właśnie jedna z drugiej, żeby być pewnym tego, co się robi. Właśnie, bo też widziałem, że dzisiaj jak pani do tego finału wychodziła, to mimo, że na początku były troszeczkę kłopoty z tą rywalką, to jednak gdzieś ta konsekwencja chyba i taka, jakby powiedzieć, żelazna wola, no bo to mi uderzyło mnie po prostu w oczy, że jest taka chęć zwycięstwa, że już nie będzie tego odpuszczenia. To jest faktycznie taki gen gdzieś tam agresji, czy raczej to jest takie zaplanowane, na zimno wytrenowane? Znaczy się, mi się wydaje, że to jest połączenie i jednego, i drugiego, bo żeby w jiu-jitsu walczyć, trzeba być agresywnym. W ogóle tym bardziej z dziewczynami, bo jeżeli walczy się z dziewczynami, jeżeli wie, co się chce zrobić i po prostu się dąży do tego, i dąży do tego, i dąży do tego, to jest mega łatwo jest to zrobić, nie? Tam właśnie przez doświadczenie wiem, startując już w tych zawodach przez parę lat, to że jeżeli wychodzę do walki i mam jakiś plan i wiem, co chcę zrobić, to po prostu zawsze to robię. Najgorzej jest, jeżeli mi tam głowa siądzie i nie wiem, co chcę zrobić i nie wiem, nie mam żadnego planu na tą walkę, no to wtedy jest no, naprawdę bardzo ciężko wygrać z kimś, nie? A na przykład teraz to wiem, wychodząc tutaj do tej walki, pomimo tego, że ta dziewczyna naprawdę jest mocna, to wiedziałam, że jeżeli ja dam radę, jeżeli ja złapię swoje chwyty, to jest po prostu odpalona już, nie? Właśnie, też zapytam, powiedzmy o w ogóle o motywację całą, tak? Skąd taka motywacja właśnie do treningu, bo jednak no, jest to ciężki sport. No nie wiem, ja po prostu to może głupio trochę zabrzmieć, ale ja mega uwielbiam się bić. Na treningu uwielbiam się bić, uwielbiam się kotować właśnie z chłopakami, uwielbiam się kulać. Mega mnie jara to jiu-jitsu, jarają mnie te techniki i po prostu no kocham to robić i dlatego to robię, nie? Wiadomo, że są czasem jakieś tam chwile zwątpienia, bo tam głównie trenuję z chłopakami i oni są jednak dużo ciężsi, większość walk po prostu przegrywam, ale mi się to po prostu mega podoba i lubię też to oglądać bardzo, i jak i jiu-jitsu, jak i MMA, lubię oglądać te techniki, rozkminiać sobie właśnie różne taktyki na walkę, to jest super.
z tych zawodniczek, które startują w tej chwili z takiego topu, tak? Te, które na przykład dostają się do turnieju Queen of Mats, czy ewentualnie, no chociażby nawet na Grand Slamie występują. No. Kto jest takim sportowym wzorem, a kto jest liderem w ogóle tej całej kategorii pani? No to ja... Tamara Silva to chyba wyżej waga, prawda? Tamara Silva jest w 70, no ja jednak jakbym startowała na Grand Slamie w tych brązach czarnych, to ścinałabym do 62 i w tym 62 najlepsza jest chyba Beatriz Mesquita, ona jest z Brazylii i to jest naprawdę dziewczyna, która walczy już tam od 5 roku życia i wygrywa, jest bardzo mocna technicznie, jest bardzo agresywna i naprawdę ona super walczy, też jej te techniki nie są po prostu takie mega jakieś nowoczesne, tak, ale ma bardzo mocną bazę, no po prostu ma bardzo mocne podstawy i też jest bardzo silna fizycznie. A na koniec, bo wiem, że zawsze tych ojców i matek sukcesu jest wielu, to kto się przyczynił do tego sukcesu, oprócz oczywiście niewątpliwych pani umiejętności? No to na pewno moi rodzice, mój brat, bo oni bardzo mnie wspierają w tym, co robię, zawsze patrzą się na moje walki i zawsze mi bardzo kibicują i to mi bardzo pomaga. Też tutaj wszyscy po prostu z kadry, bo też wszyscy nawzajem sobie razem kibicujemy i wszyscy w moim klubie, bo trenuję tak naprawdę z chyba najlepszym zawodnikiem, który jest w Europie, z jiu-jitsu, z Adamem Wardzińskim i właśnie też mamy super ekipę do trenowania i jest tam dużo mocnych chłopaków, są też dziewczyny i no po prostu wiedziałam, że jeżeli tutaj walczę, to na przykład żadna dziewczyna nie będzie mi mocniej przychodzić gardy niż tam chłopaki na treningu i to na pewno też właśnie moi sparring partnerzy. Ta słynna garda Adama Wardzińskiego i ten sweep taki, który on ma, to... Z motyla, tak. Ja akurat nie walczę w ogóle, jak on walczy totalnie inaczej, tak, ale no na pewno gdzieś tam trenując z taką osobą, która osiąga takie sukcesy, to też pcha to bardzo mocno do przodu. No ja miałem przyjemność komentować jego walki na Grand Slamie i muszę przyznać, że no robi wrażenie, chociaż życzę mu zwycięstwa na przykład nad Kainanem Duarte, tak, najlepszym obecnie zawodnikiem tej kategorii, no, ale mam nadzieję, że to się gdzieś tam przełamie, ale no świetny zawodnik, świetny trener też, bo widzę, że sporo seminariów w Polsce. Tak, zdecydowanie. To co, ja gratuluję w takim razie sukcesu, dziękuję bardzo za złoty medal dla Polski, no i co, czekam na kolejne medale. Dziękuję bardzo również. Dziękuję.